Cześć! Niedawno rywalizowałyśmy z chłopakami z 5 sposobów na wpięcie oboju. Sporo się działo! Jeżeli jeszcze nie widzieliście, jak nam poszło i kto wygrał, sprawdźcie koniecznie na kanale Pięciobój Real Life Games. Obejrzyjcie starcie kobiety kontra faceci. No a teraz przechodzę do tematu dzisiejszego odcinka. Jajka to popularny składnik wielu potraw, szczególnie w święta wielkanocne, do których już niedaleko. Dlatego razem z Juszes pokażemy Wam pomysły na nietradycyjne podanie jajek. Zobaczcie! Przy małych dzieciach bardzo trudno jest znaleźć czas na przygotowanie wykwintnych dań. Pokażę Wam jednak mój ulubiony sposób na szybkie śniadanie z jajek. Na początku wbijam do miski 2 jajka. Następnie wrzucam pół szklanki żółtego sera, ulubioną wędlinę, odrobinę zielonej pietruszki, doprawiam solą i pieprzem, po czym całość miksuję. Na koniec wlewam masę do gofrownicy, zamykam i czekam kilka minut, aż omlet się zarumieni. Takie śniadanko robi się szybko, łatwo i przyjemnie, a do tego możecie wkomponować takie dodatki, które Wam najbardziej smakują. Pokażę Wam, w jaki sposób można zrobić lekki chlebek z jajek, który jest ciekawą alternatywą dla tradycyjnego pszennego chleba albo bułki. Z 5 jajek oddzielam żółtkę od białek. Do żółtek dodaję 5 łyżek tłustego twarogu, szczyptę stewii i płaską łyżeczkę proszku do pieczenia, po czym całość mieszam. Białka z odrobiną soli ubijam na sztywną pianę. Masę z żółtek dodaję do białek i delikatnie całość mieszam. Teraz z gotowej masy formuję na papierze do pieczenia okrągłe kształty. Całość piekę w 150 stopniach do momentu zarumienienia. I tak oto prezentuje się chlebek zrobiony z jajka. Podpowiem Wam, że aby zachować świeżość, taki chlebek możecie trzymać w lodówce nawet przez 3 dni. Tymczasem życzę smacznego! Jak wiecie, jajko można podać na wiele sposobów, a ja pokażę Wam, jak podać je w pomidorowym gnieździe. Na początku gotuję jajka. Następnie odkrajam górną część pomidora i dryluję go. W kolejnym kroku do środka wkładam rukolę i jajko. Teraz odkrajam jajko, wkładam paprykę, która będzie tworzyć uszy oraz wbijam goździki lub pieprz, które utworzą oczy i nos. Gotowe! Tak podane jajka zachwycą z pewnością niejedną osobę i sprawią, że będzie ona miała większy apetyt. Hej wszystkim, tu Juszes. Ci z Was, którzy mnie kojarzą, być może zastanawiają się, co jako weganka mogę mieć do powiedzenia w temacie jajek, ale uwierzcie mi, każdy wegański składnik i każdą wegańską potrawę da się odwzorować w wersji roślinnej i ja pokażę Wam za chwilę, jak zrobić wegańskie wielkanocne jajka. Zaczynam od rozpuszczenia jednej łyżeczki agaru w 150 ml mleka kokosowego. Wszystko dokładnie mieszam, a następnie podgrzewam w garnku i odstawiam do ostygnięcia. Tymczasem w blenderze rozdrabniam 2 ząbki czosnku. Następnie dodaję 150 g naturalnego tofu, 3 łyżki płatków drożdżowych, 3 łyżki rozpuszczonego oleju kokosowego, doprawiam solą himalajską i blenduję. Następnie dolewam wcześniej przygotowane mleko z agarem i znów wszystko blenduję. I tak prezentuje się gotowa masa, która posłuży za białko naszych jajek. Masę wykładam do silikonowej formy w kształcie jajek. Wypełnioną formę wkładam do lodówki na około 1,5 godziny. W międzyczasie przygotowuję żółtka. Do pozostałej masy dodaję 2 łyżeczki musztardy i 2 łyżki kurkumy. Blenduję i gotowe. Z formy wyjmuję gotowe jajka i wydrążam w nich dołki, które następnie wypełniam naszą masą a la żółtkową. I wegańskie jajka są gotowe. Świetnie sprawdzą się zarówno jako osobna potrawa lub jako baza do najróżniejszych wielkanocnych przepisów. Smacznego! Próbowaliście kiedyś jajek sadzonych z czekolady? Pewnie nie. Pokażę Wam dzisiaj świetny sposób na bardzo dobry deser. Oglądajcie. Na początku rozpuszczam w kąpieli wodnej 2 tabliczki ciemnej czekolady. Następnie formuję z niej na folii aluminiowej kształt sadzonego jajka i pozostawiam do zastygnięcia.
W międzyczasie rozpuszczam dwie tabliczki białej czekolady, po czym nakładam je na zastygniętej ciemnej czekoladzie. Teraz kawałki brzoskwiń umieszczam na środku, tak aby wyglądały jak żółtko. Na koniec schładzam je około godziny. Przy zdejmowaniu czekolady z folii zwróćcie uwagę, czy jajka nieco się nie odkształcają. Jeśli tak, wsadźcie je z powrotem do lodówki. Najbezpieczniej jest przygotować ten deser tak 2-3 godziny przed podaniem. Smacznego! Jeżeli macie ochotę na jajko na toście i chcecie je szybko wykonać, to pokażę Wam dzisiaj super patent z mikrofalówką. Na początku wkładam talerz do mikrofalówki na 2 minuty. Następnie smaruję go masłem. Na środek wbijam jajko i całość wkładam do mikrofalówki na minutę. Teraz wystarczy przełożyć nasze jajko na tosta i gotowe. Takie śniadanko wyjdzie na pewno każdemu, a jeżeli chcecie, żeby Wasze jajko rozpłynęło się na toście, to po prostu trzymajcie je troszeczkę krócej w mikrofalówce. Mamy nadzieję, że podoba Wam się te kilka prostych pomysłów. A może macie inne propozycje na podanie jajek? Podzielcie się nimi na naszej facebookowej grupie. Tymczasem zapraszamy na nasz Instagram. Dziękujemy, że z nami jesteście. Do zobaczenia!